Ewa Kasprzyk jest aktorką, która zadebiutowała w kinie rolą w filmie Dziewczęta z Nowolipek. Potem zyskała popularność w komediach i serialach. Z czasem poszerzyła aktorskie amplua. Wielkie uznanie przyniosła jej rola w filmie Bellissima. Jest aktorką warszawskiego teatru Kwadrat. Ewa, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że chciałabyś być aktorką? W ogólniaku, jak już byłam, kiedy poprzez różne moje zajęcia typu basen, gimnastyki wylądowałam w kole teatralnym. Ewo, czy pamiętasz, kto cię wybrał gospodarzem klasy? To znaczy, czy ty chciałaś być gospodynią klasy w szkole, czy po prostu zaskoczyli cię koledzy, że wybrali cię na szefową? Rzeczywiście, to koledzy mnie wybrali, ponieważ uznali, że mam takie prowodyrskie inklinacje. Ja akurat nie byłam najlepszą uczennicą i miałam takie skłonności do organizowania różnych takich może niezbyt po linii profesorów akcji typu wypad z lekcji albo jakieś inne ekscesy, więc myślę, że... Czyli wyprowadzałaś klasę na bagary? Wyprowadzałam klasę do parku. Tam się odbywały różne takie, no różne takie, można już w tej chwili, mogę z tej perspektywy powiedzieć, happeningi. No a eventy. Happeningiem było dopisywanie ocen w dzienniku? Ja miałam silne poczucie sprawiedliwości. Jeżeli uważałam, że moja koleżanka dostała niezasłużony stopień, to po prostu go poprawiałam, za co potem byłam wzywana do dyrektora, czyli do mojego ojca na dywanik, ponieważ ojciec był dyrektorem tej szkoły, w której akurat ja się uczyłam. I mój ojciec mówił: dziewucha, co ty znowu zrobiłaś? Jakoś to funkcjonowało, ale to naprawdę nie wynikało z... No to właśnie ta silna potrzeba sprawiedliwości. Uważałam, że jeżeli ktoś był pokrzywdzony, to tak jak Janosik trochę, prawda? No właśnie, tak mi coś przypominasz taki... Janosika z tej opowieści. Ale co, z twarzy? Nie, z opowieści, z opowieści. A skoro o ojcu już mówimy, to chciałbym, żebyś pokazała minę ojca w dniu, gdy powiedziałaś mu, że będzie zdawała na aktorstwo. Ojca? To nie. Ojca była taka raczej akceptująca, natomiast aha, mamy, bym powiedziała, pokazała, wiesz, coś w tym stylu. Ty? Coś takiego, nie? Ty? Aktorką? Wiesz, jakie aktorki są ładne? Jak już zaczęłaś studia aktorskie, to sobie wybrałaś po przekątnej kraju, w Krakowie. Właśnie. Dlaczego? No bo tutaj w pierwszy raz nie dostałam się w ogóle do szkoły i postanowiłam drugi raz nie próbować wchodzić do tej samej wody. A tam w Krakowie, i zresztą pamiętam ten egzamin, kiedy... No mogę teraz pokazać miny też niektórych profesorów. No. Na przykład tak siedział Andrzej Łapiński. Znudzeni. Ja w żaden sposób nie zainteresowałam ich sobą. Szybko wyszłam, przeczytałam, że dostałam 4-2 za wygląd, za wymowę, za głos, za warunki, za wszystko. No i tak się jakoś zraziłam do tej szkoły warszawskiej. No jak zdawałam do Krakowa, to już je zdałam raz, no potem poszłam na te studia. Potem po trzecim roku znowu poszłam zdawać do szkoły, także oni mnie tam już trochę znali. Może mnie tak z litości po prostu potem już przyjęli. Teraz rozumiem, dlaczego jest w tobie tyle samozaparcia, takiej siły do realizowania w to, co wierzysz i dlaczego ci się udało coś, co wydawałoby się nierealne. Bo kiedy wpadłaś na pomysł, żeby na podstawie opowiadania Patti Diffusa zrobić spektakl, musiałaś mieć zgodę Pedro Almodovara. Wiadomo powszechnie, że tak jak jest genialnym reżyserem, tak jest trudnym człowiekiem i nie daje takich zgód. Więc teraz może opowiedz mi, jak to się stało, że w ogóle udało ci się zagrać Patti Diffusa i jak to się stało, że Almodovar ci uległ? Ja myślę, że to jest też coś takiego, że jeżeli... masz to jakiś tam, ten zalążek tego, nie wiem, to nazwać marzeniem czy tam celem, to później wokół tego zaczynają krążyć takie energie, które prowadzą cię do tego właśnie miejsca, do którego chcesz dojść. I to się tak złożyło, że ja spotkałam, no oczywiście zadzwoniłam do Remka Grzeli, dziennikarza, pisarza,
I też, też podzieliłam się z nimi. On mówi, dobrze, no to dzwońmy tam, tutaj znaleźliśmy jakieś numery telefonów, dzwonimy, tu jest agentka Barbara Peiro, tak, no i to tego. No ale oni mówili, że musimy im wysłać adaptację tego. No i nagle dzwoni do mnie Przemek, jakoś to rok trwało. Wiesz, mamy te prawa, ale musimy, znaczy nie, żeby mieć te prawa, to musimy podać, ile kosztuje bilet, w jakim teatrze to będzie gramy. W kartonie to biznes plan trzeba przedstawić. No więc to szybko wymyśliliśmy, nie było ani teatru, ani nie było ceny biletów, ani miejsca, ani nie było jeszcze reżyserów. No później to było tak, że proponowaliśmy wielu reżyserom, ale w rezultacie to wyreżyserowała studentka też trzeciego roku szkoły teatralnej w reżyserii. No i po prostu to już tak poszło. To było trochę bezczelne, no może było to odważne. Nawet bardzo. Nawet bardzo jednak. Ale tak, no film zresztą bardzo świetny ten. A tak a propos, kto to jest? Bo widzę, że cały czas jest z nami. No jesteś, tak? Ale Shakira? O co teraz chodzi? A może tutaj Shakira skoczysz do mnie, tak? Shakira śpiewa, czeka, zdaje się. Proszę. No o, ona chciała tutaj przyjść do pani. Czyli Shakira, to jest... Shakira otrzymała imię po mnie, ponieważ ja skusiłam się do takiej imprezy Taniec z Gwiazdami i tam, kiedy byłam ubrana w te stroje, takie cekiny i to wszystko, to jeden z tancerzy mówi, no Shakira, jedziesz. I tak zostałam Shakirą. Zakochałam się w psach Janka Klimenta, który miał takie same tylko dwa, Benjamina i Romeo. I powiedziałam, że jeżeli daleko zajdziemy, to ja chcę takiego psa. No i Janek mi przywiózł rok temu właśnie Shakirę z Czech. Jest czeszką rodowitą. No. No i jest tak, teraz jest, z tobą wszędzie. Jest ze mną na dobre i na złe, ale jest, myślę, że jest fotogeniczna i nie jest aż tak, że do filmu się nada. No to witamy Shakirę w takim razie w towarzystwie. Masz genialny przelot z Violettą Villas i z jej duchem. Najpierw pojawiłaś się w filmie w 2001 roku w Bellissimie, nie jako Violetta Villas, ale jako osoba zainspirowana Violettą Villas, niewątpliwie. I ten film był oszałamiającym sukcesem na festiwalu w Gdyni. Dostałaś wtedy główną nagrodę aktorską. I po raz pierwszy wielu ludzi zobaczyło ciebie w tak intensywnej roli. Tak, i w Wenecji później, pamiętam, też dostaliśmy zaproszenie i nagrodę. Z żalem mogę powiedzieć, że to była ostatnia rola z takich, które mi zaproponowano i która aż była takim spełnieniem zawodowym i taką pełnią właśnie. A co ci dawało te pełnie? Myślę, że to się zaczyna na etapie już czytania scenariusza, kiedy po prostu czujesz, że tam jest tak gęsto i tam jest to mięso właśnie, co jest dla aktora takie dla mnie konieczne. Tyle, że tam znowu był problem, że reżyser do końca nie wierzył, że ja to zagram. Więc w ogóle pojechałam na te zdjęcia próbne, tam to potem zostawało, zostałyśmy we dwie, ja i Kasia Figura i była bardzo duża, bo to potem się po latach dowiedziałam, w jakimś programie opowiadał mi Ksawery Żuławski, że on był za mną, a Artur był za Kasią. No Artur, reżyser filmu. Reżyser Artur Urbański i nie mogli się dogadać. Artur, ja cały czas czekałam, dzwoniłam, czy coś się zmienia. I oni podobno rozłożyli karty, bo już nie było wyjścia. Ach, tak. Zagrali, zagrali w karty, tak, o ciebie. I wygrałaś w kartach. Tak. Artur przyjechał do mnie w dniu, kiedy w przeddzień rozpoczęcia zdjęć. Czyli przyjechał rano, przypuśćmy, tak jakby dzisiaj przyjechał rano. A następnego dnia miałam zacząć zdjęcia, tylko jeszcze musiałam się właśnie zrobić na Violettę Villas, która rzeczywiście była, można powiedzieć, trochę barokowa. Tak by się wydawało na początku, że ona jest taka przerysowana. Ale jak poszłam do tego zakładu, gdzie przypinano włosy tak na co dzień kobietom, które sobie to robią na użytek własny, robiły sobie pazury, robiły sobie tam makijaże, to pomyślałam, że ona w ogóle nie jest przesadzona. Że ona jest bardzo przeciętna. Bo tam kobiety jeszcze miały tam różne takie kolorowe te doczepki. No fakt, że miałam wtedy bardzo krótkie włosy i było ciężko dopiąć te. I Marysia Góralczyk, moja córka, która też została złowiona
na plaży bodajże, czy w jakimś sklepie do tej roli. Ja w karty wygrana, ona na plaży. I myślę, że to było takie zetknięcie, kiedy spotkałem się w taksówce na plan i ona mówi, całą noc nie spałam, bo nie mogłam na tym włosach spać i ona też nie spała, ja mówię, ja też nie spałam. No i pierwszy był, to pamiętam, jak aż dreszcze mi idą, pierwszy klaps. Znaczy pierwsza scena, ja tam wstawałam i śpiewałam, mamo, coś tam smutno. I ta pierwsza scena i budziłam moją córkę. A ona sobie, mamo, nie drzyj się. No i to była ta pierwsza scena i jak oni to zobaczyli w całej charakteryzacji, tam byłam w koszulce jakiejś powiewnej, w podomce i skończyło się ujęcie, powiedzieli, mamy matkę. I zostałam już tą matką, nikt inaczej do mnie nie mówi, tylko o matka to, matka tamto. Temu towarzyszyły wtedy, pamiętam, no, dość moje silne emocje związane z chorobą mojej mamy, która bardzo... I też jeździłam w tych włosach do szpitala i także to wszystko było strasznie dramatyczne. W tych perukach? Tych... No tak, bo tego nie można było, to nie była peruka, to było doczepianie, wiesz, żmudne tych włosów do moich. Czyli to na stałe to było. To było na stałe do skończenia filmu. Dlatego nas tak bolały te głowy, bo to się nie dało na tym spać. No ale mówisz, że kobiety tak robią i tak żyją. A kobiety tak, no tak, no kobiety... I nie śpią? Wszystkiego robią. Czego nie zrobi kobieta dla urody? Będzie też ciernie. Potem to przechodzi, bo to się układa, ale te pierwsze te, no może mają dłuższe włosy, to wtedy tak nie boli. No nas bolało. Ale wiesz, sam, co kobiety potrafią zrobić, żeby dobrze wyglądać albo ten, prawda? To nie ma znaczenia, że tam coś boli. Tak jest, zapewniam cię. No i to wszystko tak było tak, że to była jedna z ról, gdzie to się mówi tak, no jesteśmy profesjonalistami, tak? Kończy się film, zajmujemy się już, nie wiem, gotowaniem zupy, tak? Czy tam czymś innym. A to była rola, z której ja nie mogłam wyjść. Tak jak amatorka, no nie obrażając nikogo. Po prostu ja nie mogłam wyjść z tej roli, a jeszcze poprosił mnie, żeby jakieś dokrętki miały być, więc jeszcze musiałam zostać w tych włosach. No to jak teraz masz wrócić do siebie, tak? Do tej siebie sprzed tego filmu, kiedy już... Jak już nią tyle, nie jesteś. Tak, i tyle jeszcze, i tyle jeszcze tego wszystkiego. I pamiętam te sceny właśnie z pieskami, jak oni przynieśli jakieś pieski. No. I to wszystko razem, bo przecież ona tak wariuje tak naprawdę, matka. Że pamiętam, moja córka się zaczęła, bała się, bo mówiła do męża, no z mamą coś jest nie tak, mówi, albo ona coś, nie wiem, albo ona coś bierze, albo coś, ona jest tak, ja mam pobudzona po prostu, sama z siebie, czyli to jest taka, no taka właśnie, taka rola, z którą ja bym chciała się mierzyć co chwilę. Żeby sobie, i tak myślałam, że tak będzie, że będę, że teraz po tej roli to ja muszę jeszcze dostać coś silniejszego. Znaczy, to był Almodóvar, tak? Którego ja sama sobie w jakiś sposób, to była ta Patti Diffusa, tak? Bo to było już po... Tak, bo po też Bellissimie. W jakiś sposób po Bellissimie zaczął mi się układać jakaś taka inna wizja mnie. To znaczy nie, że taka... Kasprzyk serialowa, czy taka koglomoglowa, czy właśnie... No właśnie, bo na początku był Kagiel Magiel. No, na początku to w ogóle były Dziewczęta z Nowoliczek i Barbara Sass. Czyli debiut. Tak, czyli debiut. To w ogóle jeszcze była inna bajka, tak? To jeszcze w ogóle byłam kim innym. Ale też dzięki dyplomowi w Pluskwie w szkole, bo kiedyś tak to się odbywało, że reżyserzy filmowi jeździli do szkół, prawda? Na przedstawienia dyplomowe i wychwytywali. I tak nas wychwycono tam właśnie. Tam z 200 nas było na tych zdjęciach próbnych. Wróciliśmy do debiutu, żeby przypomnieć, jak w filmie postrzegano ciebie, jak zapamiętano. No byłaś tą piękną, seksowną blondynką, mocną. No na początku byłam brunetką bardzo. A tak. W Dziewczętach z Nowolipy byłam dość obfitych kształtów, dlatego grałam kwirynę. Brunetką. Tak, ale to wtedy. To wtedy. Natomiast ale... później już w komediach byłaś blondynką. Dlatego, że po prostu tak się złożyło w moim życiu, że ja zagrałam z Jerzym Zelnikiem w takim filmie Głód Serca. Ponieważ oboje byliśmy ciemni, trudno było, żeby się Jurek przefarbował na blond.
I mnie przefarbowano wtedy, na prośbę Romana, na jasny koniak taki. Kiedy Roman Załuski zobaczył mnie, jak biegnę przez trawnik, to była taka słynna jego anegdota o mnie, i zobaczył we mnie właśnie pierwiastek komediowy. I w ciemno zaproponował mi właśnie tą Wolańską, co dzisiaj przeczytałam, że ma być kontynuacja, ma być trzecia część, że Ilona Łebkowska postanowiła napisać trzecią część. Kogiel-bogiel, tak? No to będziemy znowu się śmiali, ale ja jeszcze chciałem cię zapytać o to, bo to bardzo rzadka okoliczność w życiu aktorek i rzadko się zdarza, a ty coś takiego robisz, mianowicie wymyślasz sobie rolę i wymuszasz na twórcach, żeby stworzyli coś, w czym chciałabyś zagrać. I tak było z Berkiem Marcina Szczygielskiego, gdzie przeczytałaś jego książkę, powiedziałaś, że chcesz postać zagrać Annę Moherowego Bereta. Ty, seksowna kobieta młoda, chcesz starszą panią w moherze zagrać i zmusiłaś, żeby on napisał sztukę po raz pierwszy w życiu. I grasz w tej sztuce do dzisiaj. Tak, do dzisiaj już to jest powodzeniem i przy pełnych widowniach. Ja po prostu zamieniłam perukę różową na moherowy beret. To tak się stało wtedy. I sama sobie wymyśliłaś ten moherowy beret. Pamiętam, jak wypychałaś gazetami, żeby taki kształt odpowiedni uzyskał. Tak, to jest najbardziej ulubiony moment dla widzów. Z tą gazetą. Ale myślę też, że, bo to wcale tak nie powstało dlatego, żeby jakoś ją, nie wiem, ośmieszyć czy ten. Są tacy ludzie, którzy mają tylko to. Mają tylko to Radio Maryja i to jest ich całe życie. Gdzieś znalazłem taką twoją wypowiedź, że w mnogości ról, które grasz w różnych filmach, serialach, w pewnym momencie powiedziałaś, że jak można być normalnym człowiekiem, jak się gra 6 różnych postaci jednocześnie. No. Masz takie poczucie, że czasem już nie wiesz, gdzie jesteś, kim jesteś? Czasem jak gram tak na przemian, to mam w głowie, to myślę sobie, że właściwie, i to jest Freud chyba, to jest taka ta podświadomość, że ja mówię do ludzi tekstami z tych sztuk, że składam się w którymś momencie z samych cytatów. Tak, jestem taka, że ta materia, jestem materią z tych dialogów po prostu. I tak jeszcze nie daj Boże, jak właśnie masz rano jakieś zajęcie typu film czy tam serial, jesteś jeszcze kim innym. Potem jeszcze w przerwie na przykład może czasami się tak zdarzyć, że gdzieś w radiu przeczytasz jakąś jeszcze inną rzecz, a wieczorem musisz się wcielić jeszcze w inną. Trochę schizofreniczne. No jest to bardzo, jest to schizofreniczne i tak, bo tak nieraz mówią, że ci aktorzy, że w ogóle ci artyści to są tacy nienormalni, ale mam być normalni. Ale w sumie myślę, że jesteśmy normalni, tylko gdzie jest ta norma? Powiedziałaś gdzieś, że jak skończyłam 50, to wreszcie zrobiłam wiele takich rzeczy, których nie wypada. To jakie to rzeczy po 50 zrobiłaś, których wcześniej nie wypadało ci robić? Znaczy nawet nie, że nie wypada, tylko że jak gdyby może nie miałam wcześniej na to czasu, tak? Na przykład skoczyłam ze spadochronem właśnie po 50. A po co to zrobiłaś? Chciałam poczuć, wiesz, jakąś adrenalinę jeszcze, że pomyślałam sobie, że no jeżeli 50 jest taką połową, no to może już czas to przyspieszyć tempo, no nie? Bo potem mogę nie zdążyć. I to jest, znaczy, że to jest taki masz, że ten, no ten zegar chodzi szybciej wtedy, no nie? I jak tak... już skoczyłaś ze spadochronem, to poczułaś bardziej wolność, czy bardziej, że siłę? Taką, że dam sobie radę. Siłę. 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 To zresztą pułkownik wtedy jeszcze Przepiórka powiedział mi, że jak powiedział tak, jak skoczysz ze spadochronem, będziesz lepszym człowiekiem. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co to chodzi. Ale że lepszym w sensie takim właśnie, że dla siebie, że też możesz coś udowodnić, pokonać jakiś strach, bo oczywiście, że się bałam, przecież jak już byłam w tym helikopterze, to strasznie się bałam, miałam coś takiego nerwowego, że cały czas patrzyłam do lusterka, czy będę miała dobre włosy, jak będę spadała. To po prostu było jakieś takie bardzo dziwne. A potem już miałam takie włosy i twarz, która mi wachlowała, bo to przecież to, jak to zobaczyłam. Ale rzeczywiście się chodzi tak z tydzień, 10 centymetrów i wtedy mówisz,
no jak to zrobiłam, mogę wszystko. A potem miałam jeszcze coś takiego, że jak leciałam samolotem i byłam na tych 4000 metrów, no nie, no to przecież to jeszcze mogła skoczyć, no nie teraz, jakby zanim się tam wzbił. Teraz pływałam z delfinami w te wakacje i też trochę tak, no różnie to mówię, że to jednak jest ssak, który też może się okazać nieobliczalny, prawda? I to było cudowne, to było jedno z najcudowniejszych przeżyć w moim życiu, w tym roku teraz. To pływanie z delfinami, kiedy ten delfin się po prostu odwraca na plecy i jest taki slide, ten ride, to po prostu chwytasz go za te płetwy i po całym basenie on ciebie wozi i ty jesteś, ja się czuję jak bohaterka jakiejś bajki. Potem robisz tak, on przychodzi i całuje cię, czy tam śpiewa, czy to wszystko jest na znaki, no bo to wiadomo. A później pojechałam w tym roku do Chorwacji i po raz pierwszy nurkowałam z butlą, bo zawsze tak nurkowałam. Z butlą, czyli tak poważnie, tak poważnie, głęboko. Z ołowiem, wiesz, tutaj zatapiana i od razu poszłam na 12 metrów, bo dobrze mi szło. To nie jest tak, że to jest ucieczka, bo mam dosyć ludzi, to teraz, wiesz, mam zwierzę albo idę w świat ryb. Nie, no to jest jakaś ciekawość, jakaś inność, a może właśnie tak chcę tak spędzać czas teraz, prawda, no, że tak. Natomiast jak sam widzisz, jeszcze znajduję czas na pracę. Ewa, to ja ci życzę przede wszystkim, żeby rola do ciebie przyszła, żebyś nie musiała chodzić po nią. Po nią chodzić, wyglądać i jej wymyślać, tylko żeby do ciebie przyszła. Ale też życzę ci, żeby Shakira cię nie opuszczała, bo ja widzę, że ona też dużo dobrej energii i bierze od ciebie, ale i daje. Prawda, to prawda. To jest pies bardzo optymistyczny. Zresztą ma rodowód w XVI wieku. Na dworze królewskim służył głównie do rozbawiania królów i królowych i do ozdoby. No i nas też zabawiał, myślę, więc że czuliśmy się dzisiaj wszyscy jak na królewskim dworze. Dziękuję ci bardzo.